Zrozumienie prototypu rodzica i dorosłego dziecka to klucz do autentycznych relacji, które mogą przynieść ulgę w trudnych interakcjach. Prototypy to nieświadome role, które kształtują nasze interakcje, prowadząc często do nieporozumień i konfliktów. Warto zadać sobie pytanie, czy kiedykolwiek czułeś się uwięzionym w powtarzających się wzorcach w relacji z rodzicem lub dorosłym dzieckiem? Te wzorce, zwane prototypami, mogą ograniczać myśli, uczucia i reakcje, tworząc scenariusz naszych interakcji. Daniel Matte wyjaśnia, że kiedy przyjmujesz prototyp winy, jesteś winny i czekasz na to, by się to stało. To pokazuje, jak te nieświadome mechanizmy mogą wpływać na sposób, w jaki postrzegamy siebie i innych. Prototypy istnieją jako strategie reagowania, mające na celu zaspokojenie naszych postrzeganych potrzeb lub sprostanie nierozwiązanym emocjom. Każdy prototyp reprezentuje zablokowaną lub zniekształconą wersję autentycznego uczucia lub potrzeby. W relacjach z rodzicami i dorosłymi dziećmi można spotkać różne prototypy, takie jak rodzic odrzucający, rodzic zatroskany czy dorosłe dziecko urażone. Rodzice mogą przyjmować różne prototypy, w tym rodzica winowajcę, rodzica ofiarę czy rodzica dziecko. Z kolei dorosłe dzieci mogą wcielać się w prototypy takie jak starające się dorosłe dziecko, zdziecinniałe dorosłe dziecko czy wycofane dorosłe dziecko. Każdy z tych prototypów wpływa na dynamikę relacji, co może prowadzić do frustracji i bólu. Uwolnienie się od prototypów zaczyna się od świadomości. Kluczowe jest zrozumienie, że te role nie są stałe i mogą być zmieniane. Dr Gabor Matte podkreśla, pułapka jest tylko pułapką, dopóki jej nie dostrzeżesz. Zrozumienie prototypów pozwala przerwać wzorce i przekształcić relacje. Ważne jest, aby pamiętać, że potrzeba dwóch osób, aby stworzyć wzorzec, ale tylko jednej, by go przerwać. Identyfikując i rozumiejąc te prototypy, można zacząć przekształcać swoje relacje z rodzicem lub dorosłym dzieckiem. Świadomość ta otwiera drzwi do bardziej autentycznych, aktualnych i satysfakcjonujących interakcji. Warto zainwestować czas w zrozumienie tych mechanizmów, aby móc lepiej komunikować się z bliskimi. Uczestnictwo w warsztatach i programach, które pomagają w odkrywaniu tych wzorców, może być niezwykle pomocne. Dołączenie do bezpłatnego doświadczenia Zacznij od nowa z dr Gabor Matte i Danielem Matte to doskonała okazja, aby głębiej zrozumieć te prototypy i nauczyć się, jak się od nich uwolnić. W ramach tego doświadczenia uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia filmu dokumentalnego, wzięcia udziału w dogłębnych warsztatach oraz odkrycia znacznie więcej na temat siebie i swoich relacji. Ulecz rany w swoim związku i ciesz się nowym początkiem. Zrozumienie prototypów to nie tylko kwestia teoretyczna, ale praktyczne narzędzie do poprawy jakości życia. Dzięki temu można nauczyć się, jak lepiej reagować na trudne sytuacje, jak budować mosty zamiast murów w relacjach. Czy jesteś gotowy, aby dowiedzieć się więcej o swojej relacji z rodzicem lub dorosłym dzieckiem? Zapisz się już teraz na bezpłatne doświadczenie Zacznij od nowa i wyrusz w podróż ku uzdrowieniu i ponownemu połączeniu. To może być pierwszy krok do bardziej satysfakcjonujących relacji, które przyniosą radość i spełnienie. Zrób krok w stronę lepszego zrozumienia siebie i swoich bliskich. Uwolnij się od ograniczeń, które mogą trzymać cię w miejscu. Zainwestuj w siebie i swoje relacje, aby stworzyć przestrzeń na autentyczność i zrozumienie. Zapisz się już teraz i rozpocznij tę transformującą podróż. Odkryj, jak zrozumienie prototypów może zmienić twoje życie i relacje na lepsze.